Miłośnicy sportu walki powinni znaleźć się w sobotę na trybunach Ostróckiego Amfiteatru. To będzie niebywała okazja, żeby zobaczyć w akcji czołówkę polskich zawodników walczących w oktagonie. Ostrucka Gala Fight Exclusive Night przewiduje 9 pojedynków. Widzowie standardowo będą siedzieć na trybunach, natomiast na scenie będzie strefa VIP-owska, tam będzie zagospodarowana przestrzeń na stoliki VIP-owskie, a pomiędzy trybunami, a właśnie sceną będzie ustawiony oktagon i tam będą właśnie bili się zawodnicy. W sobotę czeka nas 9 pojedynków, z tego 2 walki w formule K1, 7 w formule MMA, jedna walka o pas mistrzowski. Adrian Zieliński stoczy pojedynek z zawodnikiem z Brazylii, z Jacarezinho Silvą. Bardzo doświadczony, mocny zawodnik, no ale myślę, że Adriana to nie przeraża. On już bił się z mocnymi rywalami z górnej półki, także mam nadzieję, że pas mistrzowski zostanie w Polsce, a konkretnie na Mazurach. W sobotę zobaczymy w Ostrudzie 9 pojedynków, a wśród nich jeden w wykonaniu kobiet. Naprzeciwko siebie staną Katarzyna Lubońska i Izabela Badurek. Ja mogę zagwarantować z mojej strony, że będę starała się zrobić wszystko, żeby było jak najwięcej emocji i żeby dać jak najlepszą walkę. Moją przeciwniczką będzie Izabela Badurek. Tak, znamy się już bardzo dobrze, już dobrych parę lat się znamy, ponieważ obie jesteśmy judoczkami, jeżeli chodzi o nasz styl źródłowy walki. Kiedyś nawet mieliśmy okazję spotykać się na wspólnych obozach judo, także wiemy mniej więcej, na co nas stać. Sobotnia gala w Ostruckim Amfiteatrze rozpocznie się o godzinie 19. Bilety, choć nie tanie, niestety już się rozeszły. Jedyna okazja na obejrzenie pojedynków to włączenie jeden z komercyjnych programów telewizyjnych.